Nauczanie domowe, 16 marca, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, wersety od 1 do 16. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek, gdzie powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Ewangeliczna scena jest bardzo współczesna. Możemy w tym człowieku, chorym, niesprawnym, oczekującym uzdrowienia, zobaczyć bardzo wiele ludzkich tendencji. Widać, że ta dążność do uzdrowienia, do zdrowia ciała jest tak wielka, tak dużą wagę przywiązuje się jej, że 38 lat ten człowiek się o to stara. Stara się o to, żeby właśnie jego ciało było zdrowe, ale równocześnie widzimy, że nie bardzo się stara, żeby jego duch był zdrowy. Widać to po tym dialogu, który następuje po uzdrowieniu, kiedy Jezus po raz drugi do niego podchodzi. Zatem takie dążenie tylko, żeby ciało zabezpieczyć, tylko żeby wszystko było fizyczne, zewnętrzne, no jest niebezpieczną tendencją, ponieważ gubi się ten drugi wymiar, wymiar duchowy życia. Zauważamy te cechy, które w tym człowieku się pojawiły. Innych ludzi traktuje jak konkurencję. Nie ma jakiegoś rodzaju współczucia, dostrzeżenia, że na przykład niektórzy są bardziej chorzy od niego. Nie ma ani słowa na ten temat, że ci, z którymi tam leży, przebywa, jakoś się z nim zapoznali. Już o przyjaźni nie ma tutaj ani słowa. Jego reakcje wynikają z takiego zgorzknienia powodowanego latami takiej pielęgnacji w sobie ducha biedy. To znaczy, że jak ktoś coś dostaje, to mi zabraknie. Jeżeli ktoś będzie pierwszy, to ja już nie mogę nic dostać, to ja już jestem tym, który jest przegrany. A tu nagle okazuje się, że Bóg daje w różne sposoby. Nie tylko w ten określony, prawnie czy instytucjonalnie. Można by powiedzieć, jest to jakiś symbol takiego pozasakramentalnego działania Pana Boga. Bo przecież wiemy, że takie też jest. I w końcu trzecia rzecz, która pojawia się u tego człowieka, to jest narzekanie. Być może nawet wyzwiska, być może przekleństwa wobec tych, którym udało się go wyprzedzić, udało się coś w życiu. Ten człowiek, zauważmy, no ma takiego ducha pretensjonalności. Jego problem zatem to pewnie słowa wynikające właśnie z tego, z tej zgorzkniałej wewnętrznej choroby duszy. I mamy drugą grupę ludzi,
która też ma jakąś relację do cudu. To są faryzeusze, to są Żydzi, którzy nie interesują się, czy ten człowiek został uzdrowiony, czy ten człowiek ma jakieś za sobą Boże dotknięcie, tylko czy nie zostało przekroczone prawo, jakiś przepis. Gubią człowieka pod zwałami różnego rodzaju zasad, przepisów, praw, obostrzeń, zakazów. Bardzo często takim ludziom trudno jest dostrzec cud, zwłaszcza cud, który wymyka się spod kontroli właśnie takich urzędowych czy prawnych stwierdzeń. I można powiedzieć, to taka grupa pobożnych. Ale wiemy, że też bywają tacy ludzie, którzy po prostu nie przyjmują cudu, bo właśnie przekroczone są ich racjonalne sposoby. To coś, co sobie narzucili jako zdroworozsądkowe podejście, odrzucanie absolutnie wszystkiego, co jest transcendentne, pozanaturalne. Oni uznają, że w ogóle czegoś takiego nie ma, nie istnieje, w związku z tym trudno im też znaleźć wśród wydarzeń codziennych właśnie to miejsce, w którym Bóg działa. Dla nich to jest próba wytłumaczenia wszystkiego. A jeżeli nie potrafią wytłumaczyć, to mówią, a kiedyś i tak to nauka wytłumaczy. Widzimy więc, że ci ludzie, którzy podeszli do człowieka uzdrowionego, zaczepili go w Ewangelii, są też jakoś reprezentantami dzisiejszego czasu. Jezus usuwa się na bok. Zauważmy jeszcze raz, że Jezus czyni cud, nie chcąc rozgłosu. Natomiast chce, żeby to był znak. Znak czytelny. Bóg jest. Bóg działa. I ten człowiek, który otrzymał tę łaskę, otrzyma też wskazówkę. Nie grzesz więcej, by ci się coś gorszego nie wydarzyło. Nie przytrafiło. Nie spotkało ciebie. Jezus to zestawia. Grzech i 38-letnia choroba. Grzech jest gorszy. Grzech jest paskudny. Grzech zatruwa życie, osłabia duszę, wykrzywia spojrzenie i prowadzi do śmierci. Dlatego jest gorszy od 38-letniej choroby. I w tym kontraście temu człowiekowi Jezus pokazuje, Bóg się tobą interesuje. Uzdrawia cię w dzień świąteczny. Jesteś dotknięty łaską według twojego sposobu myślenia poza kolejnością. I czego Jezus oczekuje? Oczekuje nawrócenia. To ma być reakcja na cud. Zarówno nawrócenia chorego człowieka, jak i nawrócenia chorego środowiska. To jest otwarcie, o które Jezusowi chodzi. Tu nie chodzi o rozgłos. Tu chodzi o znak. Znak tego, że Bóg przychodzi, że jest, że wymyka się naszym ludzkim pojęciom, ale chodzi, żeby go odkryć. I ten cud by stał się dla ciebie inspiracją, motywacją do nawrócenia. Zobaczmy, niestety, ten człowiek zamiast pójść, pokłonić się Bogu, zamiast wielbić Boga, pójść do świątyni, on nie zrobił tego. On poszedł donieść na Jezusa. I to środowisko, które dowiedziało się, kto to zrobił, nie podeszło do Jezusa, by oddać chwały Bogu, ale postanowiło po prostu działać przeciwko Niemu. Nawrócenie ma być reakcją na Boży cud, nawrócenie chorego człowieka i chorego środowiska.